Witam Państwa. W czwartek, 4 września, Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne na 140 kanale Wektry i w internecie. Dziś w wiadomościach między innymi skażona woda na osiedlu Zawiszy Czarnego w Żarach, przedwyborcze zbrojenia Timu, wrzesień na żarskich działkach, rodzinny spacer po zielonym lesie i gratka dla melomanów. To niespokojny dzień dla mieszkańców jednego z żarskich osiedli. Jak się okazało, woda w ich kranach jest skażona bakterią E. coli. Zwykle E. coli powoduje jedynie zatrucia pokarmowe, ale gdy dostanie się do układu moczowego, może stać się przyczyną poważnych chorób. Skażona woda na osiedlu Zawiszy Czarnego w Żarach. Próbki wody żarski sanepid pobrał w poniedziałek. Wysłał je do Zielonej Góry. Wynik przyszedł dziś. Woda na Zawiszy skażona jest bakterią E. coli. Wodę mieszkańcom natychmiast odcięto. Około godziny 8 rano dzisiaj dowiedzieliśmy się telefonicznie poprzez przekaz sanepidu, że w ostatniej analizie wody, która została dokonana, występują związki coli. Ile jeszcze, to nie wiem, ale to jest nieważne. Powinny odbiąć tych związków. W ogóle nie powinny występować te bakterie w wodzie. Także zgodnie z tymi procedurami, które nas zobowiązują, przystąpiliśmy do chlorowania i urządzeń, i zbiorników, i całej sieci wodociągowej, co jednak efekt dopiero przyniesie nie natychmiastowy, a po kilku godzinach. Natomiast na te właśnie godziny, z którymi będzie problem z dostarczaniem wody, uruchamiamy drugie zasilanie osiedla, które jest doprowadzone ze stacji uzdrowienia wody z ulicy Piastowskiej. Troszeczkę wiąże się to z małymi kłopotami z tego względu, że trzeba tą sieć przypłukać. Potrwa to kilka godzin, ale myślę, że wszystko się uda i mieszkańcy jeszcze do godzin wieczornych będą mieli dostarczaną wodę już tą zdatną do spożycia. Mimo że będą małe jakieś trudności z tego względu, że podejrzewam, że nie utrzymamy tego ciśnienia wody, które powinno tu być. Chodzi mi tu o trzecie, czwarte piętra. Zakład Wodociągów i Kanalizacji szuka przyczyny skażenia. Szukamy przyczyn posiania tej bakterii, czy to nastąpiło ze studni głębinowych, czy rozszczelnienia z którego ze zbiorników retencyjnych. Musimy wyeliminować tą przyczynę. Czy nadal istnieje zagrożenie skażenia się tą bakterią? Jeżeli chodzi o zagrożenie w tej chwili, to zagrożenie zostało już niejako usunięte z tego względu, że po prostu ta stacja już tej wody nie tłoczy do sieci. Będziemy ją wypełniać tą wodą już po płukaniu zdatną do picia. Próbki z wodą są już w zielonogórskim sanepidzie. Dokładne wyniki wykazujące przyczynę skażenia wody będą w poniedziałek. O tym, czy woda jest zdatna do picia, mieszkańcy zostaną poinformowani przez megafon. Wczoraj w Żarach odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Tobie i Miastu. Kto z nich wystartuje w wyborach na burmistrza Żar? Naszym oficjalnym kandydatem na burmistrza jest kolega Józef Szczotka i w trakcie zebrania przedstawimy 21 kandydatów na radnych z naszego stowarzyszenia. Uważam, że mam realne szanse dostać się do drugiej tury wyborów, a później w drugiej turze się okaże. Ile głosów trzeba mieć, żeby dostać się do drugiej tury? A to nie wiadomo. To w różnych okresach czasu różne wyniki były, ale gdzieś około 2,5 tysiąca głosów powinno wystarczyć moim zdaniem, żeby dostać się do drugiej tury. Jest to bardzo realny wynik, który można osiągnąć. Z kim się pan zmierzy w drugiej turze? No z tym, który dostanie drugą liczbę głosów zbliżoną. Kto według pana to będzie? Nie wiem. Wyborcy o tym zdecydują. A kto ma największe szanse na to, żeby... No każdy, który startuje, na pewno ocenia swoje szanse tak, pozytywnie musi oceniać swoje szanse, jeżeli startuje w wyborach i z zamiarem wygrania, bo jeżeli ktoś startuje po to tylko, żeby wystartować, to nie ma żadnego sensu. Jak pan myśli, jak ta kampania będzie przebiegała? Czy to będzie agresywna kampania, czy raczej spokojna? Moim zdaniem będzie spokojna. To, że jest konflikt pomiędzy obecnie sprawującym władzę i tymi, którzy utracili władzę,
to jest ich problem, w jaki sposób oni to rozstrzygną. Ja nie zamierzam brać w tym udziału. W najbliższych wyborach do Rady Miasta z listy Stowarzyszenia Tobie i Miastu wystartują Janina Jabłońska, Ireneusz Musiel, Zbigniew Talaga, Jacek Kryszewski, Elżbieta Laskowska, Władysław Olejnik, Robert Machynia, Teresa Ziaja, Ryszard Karolak, Lesław Krzyżak, Józef Szczotka, Aneta Kamińska, Arkadiusz Lis, Grzegorz Moskwa, Dariusz Grochla, Halina Halatyn, Jan Basztabin, Andrzej Smarzyński, Kamila Mikurenda, Andrzej Kropski i Edyta Gajda. Od 1 września w Żarskim Urzędzie można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na lata 2014-2015. Wnioski wraz z kompletem dokumentów można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach bądź w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście C. Wnioski należy składać do 30 listopada. Osoby, które złożą wniosek we wrześniu, otrzymają wypłatę świadczeń już w listopadzie. Natomiast ci, którzy złożą wniosek w październiku lub listopadzie, świadczenia otrzymają w grudniu z wyrównaniem za listopad. Działkowców czeka teraz przycinanie, porządkowanie, koszenie, a także zbieranie plonów. Dziś nasza kamera odwiedziła rodzinne ogródki działkowe Relax przy ulicy Śląskiej w Żarach. Jesień zbliża się wielkimi krokami. Postanowiliśmy sprawdzić, co we wrześniu na działkach robią ich właściciele. Jak widać w ogrodach, to czas porządków i zbiorów. Wykopki robimy, przesadzamy coś, no takie rzeczy się robi, nie? No i może tam ten gospodarz, cały prezes robi jakieś dużynki, nie? Zbieramy wszystko, co jeszcze zostało. No, nasze plony byle jakie. Byle jakie, mówi pani w tym roku? W tym roku byle jakie. Przede wszystkim to czyści się z tych wszystkich pozostałości. Przede wszystkim jeszcze trzeba uprzątnąć owoce, zgniłe jakieś tam pomidory, spalić te takie suche już łęty. No i porządek przed zimą. Państwo przysiedzcy postawili na ekologiczne porządki i zakupili specjalną maszynę, która mieli gałęzie. Tak, porządkujemy. Takie już ustrojstwo, które siecze gałązki drobne na jeszcze drobniejsze i to później na kompostowniku no, lepiej przetwarza się, przekompostuje się, a grubsze do kominka. Nic nie może się zmarnować, ekologicznie podchodzimy, nie spalamy, bo spalić to najłatwiej. Ale przepisy działkowe mówią o tym, że w sezonie letnim nie wolno. To jest uzasadnione tym, że dym szkodzi wszystkim. Przychodzimy tutaj, żeby odpocząć i nie łykać, nie wąchać dymu. Pani Leonarda swoim pięknym ogrodem zajmuje się od 1969 roku. Żywopłot ja, jak był mały, to ja prowadziłam, a teraz przychodzi zięć, bo już wysoki jest, to trzeba drabinę musiałabym brać. Ale to uformowanie to też. Ale to ja uformowałam jego w ten sposób, żeby był. Pięknie. Czy codziennie odwiedza pani działkę? Codziennie, nawet w zimę. Dziś odwiedziliśmy rodzinne ogrody działkowe Relax przy ulicy Śląskiej. Ich prezesem jest Ireneusz Hajdukiewicz. Jacy działkowcy są tutaj? No porządnie, jak zwykle. Normalnie nie mamy tutaj żadnych scysji do tego. Tak akurat się składa, że komisja rozjemcza nie ma u nas roboty nigdy. Nie ma żadnych scysji. To tak mniej więcej wszyscy się znamy, bo to były zakłady, przyzakładowe ogródki. Większość to wszystko jest jeszcze z naszego zakładu macierzystego. Wszystkim działkowiczom życzymy udanych zbiorów i przyjemnego wypoczynku na działkach, bo najbliższe słoneczne dni będą temu sprzyjać. Turystyka łączy pokolenia, czyli rodzinny spacer po zielonym lesie, odbędzie się już w najbliższą sobotę w Żarach. Rok 2014 przez Zarząd Główny w PTTK jest rokiem turystyki wielopokoleniowej i właśnie na ten spacer najlepiej jakby przyszły rodziny wielopokoleniowe, ale oczywiście przyjmiemy każdego. Spacer poświęcony jest głównie naszemu wspaniałemu koledze, honorowemu obywatelowi miasta, twórcy łazików, Jurkowi Wiśniewskiemu. Podczas spaceru nie zabraknie turystycznego śpiewania z gitarą i akordeonem.
oraz małego poczęstunku. Wyruszamy o 16 z parkingu, głównego ładnego parkingu z drodze na Łaz od Komuny Paryskiej o godzinie 16 lub, jeżeli ktoś nie ma dojazdu, o 15.30 z basenu Naleśnej i tam około 16 wyruszamy na trasę pod kamień. Spacer potrwa do 18.30. Szczegóły pod numerem telefonu 602 777 969. To wielka gratka dla melomanów. Już jutro w Szkole Muzycznej w Żarach odbędzie się koncert w wykonaniu młodzieży z Polski i Niemiec. Około 60 dzieci wystąpi w orkiestrze kameralnej. Orkiestrze kameralnej powiększonej o gitary, flety proste i poprzeczne. A oprócz tego, jak zawsze, sekcja smyczkowa pełna, plus fortepian. I usłyszymy utwory od duetów fortepianowych pięknych, poprzez tria, kwartety, większe zespoły kameralne, po dużą orkiestrę. Podczas koncertu usłyszymy 15 utworów. W programie usłyszymy m.in. Drajtynce Tomasa Sztapela, który jak zawsze skomponował dla nas specjalnie suitę dziecięcą. I cała orkiestra w pełnym składzie zagra tą piękną suitę. Oprócz tego orkiestra wykona już pod dyrekcją Sylwii Kamrzewskiej-Bronowickiej Marsz Radeckiego Johanna Strausa. Nie muszę tego reklamować. Piękny, wspaniały utwór. Oczywiście wykonany będzie profesjonalnie przez dzieci i młodzież. No i jeszcze jedna sprawa to jest, jak zawsze gramy nie tylko klasykę, ale również rozrywkę, więc będzie m.in. Don't Worry, Be Happy. Wstęp na jutrzejszy koncert jest bezpłatny, a rozpocznie się o godzinie 18. Rusza kolejna edycja żarskich czwartków lekkoatletycznych. To zawody dla dzieci ze szkół podstawowych. To już jest 13. edycja. Niepechowa z pewnością, podbudowani ostatnimi startami, udanym obozem sportowym dla naszych finalistów, którzy byli w Spale. Przystępujemy do kolejnej edycji. Pierwsze zawody rozgrywane będą już 16 września o godzinie 13.30 na stadionie Syrena w Żarach. Zgłaszać się można w każdej chwili, nawet dniu zawodów. Jesteśmy otwarci. 4 starty na jesień. Kolejne starty dopiero rozpoczynamy na wiosnę. Będzie to 5 zawodów, finał krajowy. Już przenosimy się do Warszawy. To ogromna szansa dla młodzieży, bo z żarskich czwartków lekkoatletycznych wyszło wielu znakomitych zawodników. Jest to bardzo duża szansa. Bardzo dobrze zorganizowany program czwartków. Najlepsi zawodnicy mają okazję udziału właśnie w obozach sportowych, gdzie szkoleniowcami są utytułowani nasi polscy zawodnicy. A z naszej ekipy czwartkowej żarskiej możemy pochwalić się Markiem Skorupą, młodzieżowym mistrzem Polski w biegach przełajowych. Krupa Damian jest mistrzem Polski w biegu na 400 metrów przez płotki. Marcin Ciechanowicz, reprezentant Polski na mistrzostwach świata kadetów. Gałandziej Jakub również reprezentował Polskę na mistrzostwach świata kadetów w biegu na 100 metrów. Pierwsze zawody zostaną rozegrane 16 września na stadionie Syrena. Pogoda szykuje nam miłą niespodziankę. Słońce, letnie temperatury i bezchmurne niebo. To scenariusz na najbliższe dni. Paulina Zegarska, zapraszam na prognozę pogody na piątek. Władze nad pogodą w Polsce przejmują pogodne i suche wyże. Dzięki temu czeka nas obiecane przedłużenie letniej pogody. W piątek podobna aura do dzisiejszej. Ciepło z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach pojawią się nawet 24 stopnie Celsjusza w Żarach oraz 25 w Prutawie i Gubinie. Wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie spadnie. Wyniesie bowiem 1019 hektopaskali. W piątek pamiętajmy o imieniach Doroty i Wawrzyńca. Korzystajmy z pięknej aury, spacerujmy i obserwujmy, jak przyroda zmienia swoją szatę na jesienną. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w piątek po wiadomościach regionalnych. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, ale proszę zostać z nami, bo tuż po wiadomościach zapraszam na przegląd jutrzejszego wydania Gazety Regionalnej. Następnie program Pochwal się, w którym Kazimierz Golec opowie o swoich pasjach. A na koniec zachęcam do obejrzenia wiadomości samorządowych z Żar i ze Szprotawy. Dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia.